Cześć, jestem Jakub z kanału Monbrick. Ponad miesiąc czekałem, by móc nagrać recenzję tego pięknego setu, który w tym roku naprawdę zaskoczył, myślę, wszystkich, gdy pojawiła się informacja, że wyjdzie. Jest to zestaw, w którym dostajemy aż 4 sztuki reniferów. Do tej pory była tylko jedna sztuka w zestawie Dom Elfów, a teraz, no, sami widzicie, 4 sztuki w zestawie za 140 zł, jeśli się nie mylę. Otwórzmy sobie to opakowanie. Teraz ten zestaw już można dostać tylko w cenach ponadkatalogowych, bo on, jego już nigdzie nie kupicie na żadnym Lego Shopie i tym podobne. O, tutaj pierwsze już wychodzą 4 renfery, super. To jest woreczek numerowany jako 1. Tu także 1. O dziwo, nie wiem czemu. Worek numer 2. Instrukcja, na razie 1, zobaczymy, czy będzie jeszcze. Nie, to jest, słuchajcie, koniec i tyle. Tyle mamy tych woreczków. Zanim zaczniemy tą recenzję, myślę, że warto wprowadzić się w taki świąteczny klimat. Tylko, że mamy Mikołajki, to niech teraz to sobie będzie na ekranie padał śnieg. Chyba aż tak zimno nie będzie, a zresztą te renifery, które już tutaj są w tym zaprzęgu, na pewno się ze śniegu ucieszą. Zobaczcie, bardzo, bardzo ładna konstrukcja i jak kupowałem ten zestaw dla reniferów z początku, teraz uważam, że sanie jest jedną z dokładniejszych konstrukcji, z jaką mam okazję spotykać na pewno w tym roku w LEGO, ale chyba ogólnie w LEGO. Szczerze mówiąc, naprawdę tak uważam. Jest to tak starannie zrobiona konstrukcja z zadbaniem o najmniejsze detale, że jestem pod wrażeniem. Renifery omówimy sobie na samym końcu, dlatego że... myślę, że mimo wszystko są najlepszą rzeczą w tym zestawie, dlatego warto je omówić na samym końcu, jako takie danie główne. Dobra, słuchajcie. Tutaj mamy, po boku mamy takie ozdoby złote. Te same złote ozdoby są przy tych tutaj nartach, dzięki którym te sanie mogą tak powoli suwać w moim przypadku po stole. Mamy też ozdoby w postaci gwiazdki, a tutaj także rolka, która także tutaj robi jako ozdoba. Bardzo w sumie ciekawe wykorzystanie tego elementu. Jeszcze w złotej wersji, z którą się nie spotkałem, bo spotkałem się wcześniej ze srebrną. No tutaj z przodu niestety była naklejka, ale bardzo ładnie wyglądająca to naklejka. Wiadomo, gdyby była nadrukiem, to by była jeszcze lepsza, ale w sumie cieszę się, bo i tak ładnie bardzo, bardzo to wygląda. I nieco wyżej jest tutaj połączenie sań z zaprzęgiem. Też zobaczcie, na przykład tutaj są takie podobne, też w połączeniu złota z kolorem bordowym, też ładnie tutaj wyglądają, tutaj w tym miejscu i w tym, takie między tym ogromnym tutaj koszem na jakieś prezenty. I co jeszcze może tył? Tył trzeba jeszcze mówić, no właśnie, zobaczcie, z tyłu mamy tutaj wyciąganą, tutaj są przysmaki dla reniferów, tutaj mianowicie marchewka i precel, możemy sobie to wyciągnąć. Z tyłu mamy natomiast rejestrację 54N74. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy numer coś symbolizuje, bo często robię jakieś coś symbolizują te numery. W tym przypadku nie wiem, co to mogło symbolizować, ale jak wiecie, co to symbolizuje, to napiszcie. Ale po prostu może takie losowe numery, nie wiadomo. U góry też bardzo fajnie, niestety też w formie naklejek, ale bardzo ładnie wyglądające ozdoby. I co ja tutaj, oprócz prezentów, zapchałem to jeszcze te, bo renifery mogą być w dwóch opcjach, czyli możemy zostawić renifera takiego przy zaprzęgu, jak go wyjmujemy z zaprzęgu, to zamieniamy mu na takie. Na pewno wam to na końcu tej recenzji zaprezentuję, choć nie wiem w sumie, co w tym jest takiego specjalnego. Teraz właśnie omówmy sobie renifery. Piękne odlewy, ja pierwszy raz się z tym odlewem spotykam, małą gumowe rogi i zobaczcie, tutaj jest takie zrobione właśnie, że te czerwone jakieś dookoła nich przechodzą, one są tutaj jakby założone, a tak naprawdę to jest, zobaczcie, wbite na takim elemencie, który jest jeszcze częścią skóry tego renifera. I wszystkie renifery na tej samej zasadzie działają. Teraz na koniec jeszcze zobaczymy sobie, jak wygląda renifer z wyjętą częścią od zaprzęgu oraz omówimy sobie szybciutko Mikołaja. Szczerze, gdybyście mnie zapytali, czy to jest jakiś nowy Mikołaj,
nie byłbym w stanie naprawdę wskazać, bo jakoś się nie orientuję. Choć często wychodzą jakieś nowe, różne coś, a to okulary, a to o spodnie, a to o drobny nadruk w torsie. Jednak tors chyba już kojarzę, jest to taki kultowy tors Mikołaja w stylu laska cukrowa. Widać też takie tutaj z wełny wokół tych ubrań takie jakby paski. I jest tutaj lista. Ja już ją analizowałem na live ostatnio, że mógł wam coś tam przeczytać, czy tam coś jest napisane. Ale to ma bardziej charakter taki symboliczny, że tam niby coś jest, chyba tam nie da się nic przeczytać. Na pewno tylko widać dokładnie tytuł Santa's Nice List. Jeszcze się upewnię, czy mówię prawdę, bo jakiś tam zarys liter widać, ale nie da się tego odczytać, bo to jest zbyt grube na zbyt i zbyt drobne, żeby to się dało odczytać. Obiecałem, że pokażę wam renifera, już takiego normalnego, odłączonego od zaprzęgu. No i tak wygląda. To jest już taki stały system, czy to do koni też są takie wkładane zawsze w Lego, czy to do krów, choć tutaj, no, krowa wyszła raptem w jednym zestawie, czy w dwóch, więc tutaj tak nie będę mówił, że zawsze do krów to jest wkładane, bo krowy to już dawno my w Lego nie widzieliśmy, ale wiecie na pewno, o co mi chodzi, to już jest takie naprawdę stałe w Lego. Słuchajcie, to już koniec dzisiejszego mikołajkowego odcinka. Piszcie w koniecznych komentarzach, co z okazji mikołajek dostaliście. Dostaliście dzisiaj za prezenty. A ja jeszcze tak szybciutko chciałbym coś powiedzieć w tym zestawie, bo pozytywnie zaskoczyły mnie sanie, którym do tej pory się nie przyglądałem i tak naprawdę miałem z nimi pierwszą styczność dzisiaj. Bo tak na pudełku to trzeba było widać, a dokładniejszy z nim nie chciałem patrzeć, bo po co, jak ja i tak to dla reniferów kupowałem ten zestaw. Gdyby nie było tych sani, na pewno też bym ten zestaw za 140 zł kupił, bo no nawet matematycznie to można szybko obliczyć, że warto ten zestaw byłoby kupić dla samych reniferów, bo wcześniej za jednego renifera trzeba było zapłacić 40 zł, 40 razy 4 to jest 160, zestaw kosztował 140, czyli tak jakby ten, sanie nie dość, że tutaj są za darmo, to jakby jeszcze tutaj gdzieś było w tym koszyku włożone tutaj 20 zł do tych sani. Jaką ocenę wystawiam? Za to, że sanie też są dobre, wystawiam 9,5 na 10. Czemu nie 10, zapytacie? Czemu nie 10? Z jednego prostego powodu. Chodzi tutaj o te, zobaczcie, naklejki. Gdyby to były nadruki, na pewno byłoby 10 na 10. A teraz już was żegnam, pa!